Witam widzów i miłośników BMW. Dzisiaj przedstawimy kolejny problem, jaki drąży N47, a i M57 też się zdarza. 2010 rok, maszyna. I rzecz dotyczy zacinającego się zaworu EGR. On tu mniej więcej jest tu umiejscowiony. To jest zawór, który potrafi się zaciąć. Trzeba by coś dorobić z kabiny, jakąś linkę, żeby cofać go, jak się zatnie. Oczywiście żarcik, bo to wiadomo, nie rozmawiamy o nowym pojeździe, ale tu jest przykład pracy w małym zakresie tego grzybka, a jeżeli sterownik, on oczywiście chodzi w większym zakresie, tu do końca tej bieżni. Tu jest, nie wiem czy widać, taki kawałek łożyska, on jest wyrobiony, takiej tulejki. No, będzie ciężko to pokazać. Ale ona jest o tutaj. O tu mniej więcej jest. O tutaj, na tej ośce. No i czy wysterujemy istą, czy KTS-em, czy czym tam mamy dostęp, to on w takim zakresie to nie pracuje, tylko potrafi dojść tutaj. I wtedy jak dochodzi, jak widzimy, stoi. I żeby go cofnąć, to trzeba go, wiadomo, palcem ruszyć. Żart taki oczywiście. Także jak on zostanie, samochód automatycznie gaśnie i przyczyn jest szukania mnóstwo. Kontrolka oczywiście nie świeci, silnika. Żadnych błędów wiele nie ma, ale w testach przechodzi test, o dziwo. To jest też ciekawostka. On tu jest cały czas w temperaturze pracuje, bo tu przez niego spaliny przechodzą. Tu już widać, nawet okopcony był delikatnie w środku. A tutaj są resztki spalin, także przedostawały się już tu spaliny pod obudowę i zaczynał tu delikatnie koksować. Także może numer uchwycę. O, jest 7810-87102. Tak wygląda. No i to by było na tyle. Do następnego nagrania.